Czesław Miłosz w wierszu balada z 1958 roku pisał. Zbudowali w Warszawie pomniki, a na żadnym Twojego imienia. Tylko matka, póki jest pamięta, jaki śmieszny byłeś dziecinny. Leży gajcy przysypany śniegiem już na wieki dwudziestodwuletni. I nieco dalej. Mówią synku, że wstydzić się trzeba, że niedobrej broniłeś tej sprawy. Kim był przysypany ziemią na wieki dwudziestodwuletni Tadeusz Gajcy? Dlaczego poeta pisał, że sprawa, której bronił, była niedobra? O tym już za chwilę. Tadeusz Gajce urodził się 8 lutego 1922 roku w Warszawie w rodzinie robotniczej. Od 1935 roku uczęszczał do gimnazjum Ojców Marianów na Bielanach. Podczas niemieckiej okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach licealnych, zorganizowanych przez Ojców Marianów w legalnej miejskiej szkole drogowej. Wiosną 1941 roku zdał konspiracyjną maturę, po czym rozpoczął studia polonistyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec 1941 roku został członkiem konspiracyjnej organizacji Konfederacja Narodu od 1942 roku był reporterem w jej piśmie Nowa Polska Wiadomości Codzienne. Działał w kręgu młodych twórców skupionych w piśmie, sztuka i naród oraz tzw. ruchu kulturowym. Gajcy zadebiutował w 1942 roku na omach pisma, sztuka i naród wierszem wczorajszemu. Pisał w nim. Ufałeś. Na niebo jak na strunę miękko złożysz dłoń, muzykę z ustą. Utoczysz dotknięciem, łukiem wiersza wysokie, księżycowe tło, wprowadzisz w bezmiar Dolin, nocnych cieni rozerwiesz jak więciesz, na skłodkich oczach dziewan i szumach topolich. To jest ta Arkadia. To jest ten świat dwudziestoletniego młodego poety, który chciałby fantazjować pisać o pięknie świata, o pięknie życia, ale kolejna zwrotka. Dzisiaj w piaskach cmentarzy powiędły echa strzałów, wiruje błękit niski, jak wczoraj łaskawy, jak lustro. To jest ten kontrast, ten świat, który otacza Gajcego, te piaski cmentarzy. Gdzie słuchać jeszcze w powietrzu echa strzałów z kampanii wrześniowej. I poeta kończy. Nazbyt duszno jest słowom na wargach, ciosanym złun i żalu o wadze kamienia. Myślałeś, będzie prościej. Czas nadzwyczajny wymaga nadzwyczajnej poezji, nadzwyczajnych czynów. Wymaga wierszy ciosanych złun i żalu o wadze kamienia, a nie jest to proste. I dalej poeta pisze. A tu słowa śpiewne, słowa trzeba zamieniać, by godziły jak oszczep. Poezja nie może zajmować się rzeczami abstrakcyjnymi, gdy toczy się walka na śmierć i życie, gdy naród walczy o przetrwanie. W taki czas, Słowa, śpiewne słowa, trzeba zamieniać, wygodziły Jagoszczep. Jerzy Święk w Encyklopedii Katolickiej oceniał. Punktem wyjścia dla twórczości Gajcego był katastrofizm i w tym duchu rozważał wydarzenia wojenne i losy swojego pokolenia. Z czasem nastąpiło jego przezwyciężenie. Równoznaczne z pogłębieniem postawy religijnej w duchu swoistego mistycyzmu sądził, że człowiek z ciemności, znak grzechu jest wzywany przez głos Boga do coraz doskonalszej samoralizacji, a jego ideałem jest życie zgodne z łaską bożą. I kolejny wyimek z twórczości Gańcego, zakończenie jego wiersza, Noc Wigilijna. Lulaj, w Powrozie, lulaj, na haku, niech się wyśni obrus biały i błyszcząca jodła. Szep przygarnął, z tego szeptu twój opłatek i ojczyzna, ciemniejąca w nagłych gwiazdach z ognia. I znowu kontrast, Wiginia, te najbardziej chyba rodzinne święta. To coś, co tak często nam się kojarzy z Arkadią Dzieciństwa i groza okupacji. Lulajże Jezuniu, a Gajcy pisze, lulajże w powrozie, lulajże na haku. Krytyk literacki, a wrzeniec Rymkiewicz oceniał, śmierć i cierpienie człowieka jest dla Gajcego częścią albo obrazem śmierci Chrystusa. Tylko narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i nic innego mogą nadać ludzkiemu życiu sens. W 1942 roku Gajcy wszedł w skład redakcji Pisma Sztuka i Naród w listopadzie 1933 roku. Po egzekucji Andrzeja Trzebińskiego został redaktorem naczelnym pisma, na łomach którego publikował wiersze, fragmenty prozy, artykuły i recenzje. Uczestniczył w konspiracyjnych wieczorach literackich, na których przedstawiał swoje utwory. W 1932 roku uzyskał drugą nagrodę w konkursie Biuletynu Informacyjnego na Marsz Żołnierski za wiersz Uderzenie, a w 1933 roku nagrodę Kultury Jutra za wiersze Rapsod o Warszawie i Śpiew Murów. Gajcy, jako żołnierz Armii Krajowej, Współpracował z Referatem Literackim pod Wydziału Propagandy Mobilizacyjnej RUI, Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. 25 maja 1933 roku uczestniczył w zorganizowanej przez Wacława Bojarskiego akcji składania kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w 400. rocznicę śmierci uczonego. W 1933 roku zrezygnował z pracy zarobkowej i studiów. Poświęcając się całkowicie pracy konspiracyjnej, wiosną 1933 roku uczestniczył w kursach prasowych sprawozdawców wojskowych, organizowanych przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Piosenka o przemijaniu. Ponad nocą, którą kochasz, czas przechodzi, gwiazdy mącąc a zbłąkana ręka w książkach jak maleńki leży kosmos i cierpliwa fala oczu drży w czekaniu niepojętym na powrotny dzień i słońce jak dziecinny śpiew kalendry. W nocy, tej lub innej nocy, powiesz wiekom bohaterskim o Twym buncie i miłości. Pod drobniutkim dachem pięści i niedbały cień jak bronem włócząc z Tobą staniesz wreszcie, nad swym sercem jak poranek, nad swym ciałem jak gałęzią. Stąd wołanie pójdzie rześkie i potoczy się perlisty, piorun ziemski na królestwo, dłoni Twoich jak na szyby. Tam toczący pług pod górą Drzew ławatnych Człowiek z W jednokręgu idąc pióro Znajdzie twej i powie Wielkość Gajcy miał nieprawdopodobną wyobraźnię Jego poezja jest poezją Niezwykle wymagającą A jednocześnie ma poczucie obowiązku W stosunku do tych Prostych zjadaczy chleba. Do tych, którzy gdzieś tam toczą pług pod górą. I marzy o tym, że kiedyś oni dostrzegą jego wielkość. Kiedy 1 sierpnia 1934 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, Gajcy zanotował w dzienniku: Zaczęło się, Boże, od ciebie zależy wszystko, namawiany aby nie szedł walczyć odpowiedział zdecydowanie nie miałbym prawa pisać o powstaniu gdybym nie był z bronią w ręku na pierwszej barykadzie walczył w szeregach armii krajowej na Starym Mieście w grupie szturmowo-wypadowej porucznika Jerzego Bondorowskiego żegnając się z matką jak do ciebie będę pisał Pochylono nad sobą w żalu Serce chłodne świeci jak kryształ, choć wczoraj się z tobą rozstałem. Jak ci słowo do dłoni podam, badający uparcie ciemność. Skoro mówisz: Lekka jest młodość, chociaż ognia bukiet nad ziemią. Skoro mówisz: Ciałem człowieczym trzeba schodzić nisko najniżej, bo radosna w locie tym wieczność. Jest kołyską zrodzoną na krzyżu Jak ci sercem odpowiem jak źródłem Wykuty głosem śpiewnym Kiedy tłum przerażonych jaskółek Niosę po ręce lewej Jak mych ust niewyczutych graniem Mam zawołać bohaterski i bliski Gdy po mej ręce prawej Drży ojczyzny, pogięta kołyska, i piosenka wieczorna leży, jak owocu zniszczone grono. Dalej niebo, dom i księżyc, opuszczony jak ty i młodość. To pisze człowiek, który ma 22 lata, człowiek, który jest świadom, jakiego wyboru dokonał jest świadom konsekwencji tego wyboru. Zostawia matkę i młodość. Czesław Miłosz pisał. Dwudziestoletni poeci Warszawy nie chcieli wiedzieć, że coś w tym stuleciu myślą ulega, nie da widom z pracą. Byli jak człowiek na szpitalnej sali, który śmiech dzieci i zabawy ptaków stara się pojąć raz tylko ostatni zanim nie zamkną się kamienne wrota i na przymierza z jutrem obojętny dba tylko o to, jak być wiernym chwili. To między innymi o Gajcym. Czy Gajcy był Dawidem z pracą, Czy Gajcy był człowiekiem ze szpitalnej sali? I tu pozwolę sobie na odrobinę złośliwości. Człowiek, który to pisał po zakończeniu II wojny światowej, służył jednemu z najbardziej nikczemnych reżimów w historii świata. Zanim wybrał wolność, był przecież dyplomatą stalinowskiej Polski. Współpracował z reżimem komunistycznym, który zamordował Pileckiego, sfałszował wybory. Czy ktoś może sobie wyobrażać, Gajcego, Bojackiego, Czebińskiego jako atasze kulturalnej, komunistycznej Polski? Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński w 1963 roku, kiedy obchodzono stulecie Powstania Styczniowego, które dla wielu było taką metaforą Powstania Warszawskiego, polemizując z takimi głosami, jak głos Miłosza, mówił gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wtedy wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honory osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Żeby być w 1942, trzecim czwartym roku w armii krajowej, wystarczyło być tylko przyzwoitym człowiekiem, który nie może patrzeć na zło, który chce walczyć o swój kraj, o swoich bliskich. I dalej prymas Wyszyński mówił z głęboką czcią klękamy na siada krwi naszych braci którzy nie zawahali się oddać jej, abyśmy żyć mogli. Z głęboką czcią całujemy drogi ich bitew, na których ofiarność, zda się w beznadziejny sposób, walczyła o niewątpliwe prawo wolności. I nie car miał rację, gdy na zamku warszawskim odpowiadał butnie porzućcie wszelkie sny, tylko właśnie ci, co padali, obejmując miłośnie otwartą piersią Krzyżowaną pierś matki Polski. Tylko oni mieli rację. Oczywiście każdy może dokonać własnej oceny. Czy to będzie to ocena Czesława Miłosza? Dwudziestoletni poeci Warszawy nie chcieli wiedzieć, że coś w tym stuleciu myślą ulega, nie Dawidom z procą. Czy też Interpretacja prymasa Wyszyńskiego. Tylko oni mieli rację. Bo Tadeusz Gajcy zginął. Ginął 16 sierpnia 1934 roku. Wysadzony przez Niemców wraz z całą placówką powstańczą przy ulicy przejazd 1 łamany przez 3. Historyk literatury Piotr Cewicz oceniał. Wszystko wskazuje, że zasoby intelektu, zasoby wyobraźni, gęstość i rzetelność metafory promowały właśnie Gajcego, a nie kogokolwiek innego, no największego twórcę pośród tych, którzy się stali brylantowymi pociskami. I jeszcze raz gajcy z zagrobu, w wierszu przed odejściem pisał proroczo. Porasta jesienną mgłą, mój kraj, jak włosem siwym. Lecz nim pożegnam go, dłonią zmęczeńskiej gliny. Lecz nim się zgodzę z koroną cierniowych libi i wezmę w Bog mój i serce bezbronne, ciemność jak ostre narzędzie. Niech błyskawicy lament znów mnie na wieczność wywoła. Bym uniósł sam siebie jak palmem i płomień poczuł czoła. Po kościach zeptanych idąc, porównam żywioł z żywiołem, gwiazdem zawistną nazwę, co nad głową czekam, młodość, przywrócę mi miłość. Snom niewinnego człowieka, nad którym wuj osiołek i anioł smutny się zwiesza nogą ognistość przejdę jak ptak przez obłok przechodzi aby pod brzozą zwęgloną mrówkę pochować nieżywą i dłonie rzucę do wody aby nie mogły zapłonąć gdy przyjdzie spocząć pod krzyżem i spoczął młody dwudziestodwuletni zdolny poeta i jeszcze na zakończenie jeszcze raz Czesław Miłosz gajcy stroiński byli podniesieni w czerwone niebo na tarczy eksplozji na gęsich piórach maczanych w inkałście jeszcze pod lipą światło dzienne drżało